Na pewno dobrą rzeczą jest uczestniczenie w programie 12 kroków. Tak jak alkoholicy mają program anonimowych alkoholików i realizują program tych 12 kroków, też pojawiają się pojedyncze grupy wsparcia dla osób, które mają problem z używaniem leków i to będą tacy anonimowi lekomani na przykład. Na terapii również dowiedziałam się właśnie o stanach emocjonalnych, które są dla mnie zagrażające. Ale nie tylko, bo dowiedziałam się, że nigdy nie powinnam być zbyt głodna, zbyt zmęczona, zbyt samotna i zbyt zła. Oczywiście bywam i czasami zła, ale nie mogę pozwolić sobie, ja jako człowiek uzależniony, nie mogę pozwolić sobie na rozhulanie się tych stanów. Bo każdy z tych stanów może doprowadzić mnie do ćpania. I to są nauki, które na terapii pobrałam i które konsekwentnie stosuję w moim życiu. Moim trzeźwieniem, z moim takim powrotem do normalności zaczęło wracać również do mnie wiele spraw, które utraciłam wcześniej. To proces, ale bardzo naturalny. To nie są w moim przypadku żadne spektakularne akty, tylko po prostu tak się dzieje, że mam coraz więcej przyjaciół, że mam coraz więcej zaufania u ludzi, że mam coraz więcej zaufania do siebie. Być może właśnie dlatego, że zaczęłam być coraz bardziej poczytalna, że moje życie zaczęło być coraz bardziej normalne, że stałam się coraz bardziej wiarygodna, coraz bardziej przewidywalna. Jeżeli ktoś przejdzie taki program psychoterapii uzależnienia, choćby nawet taki jak tu w tym ośrodku, no to później też, jeżeli będzie kontynuował to w warunkach ambulatoryjnych, będzie wszystko dobrze. Jeżeli nie, to wszystko się rozmyje. Ja to często porównuję do wywoływania zdjęć, tak jak to kiedyś. Teraz są wprawdzie cyfrówki, ale kiedyś to się wkładało najpierw do wywoływacza. I taki pacjent, który przychodzi do naszego ośrodka, jak gdyby znajduje się w wywoływaczu. I wszyscy dobrze wiemy, co będzie, jeżeli tego zdjęcia nie przełoży się z wywoływacza do utrwalacza. To samo będzie z pacjentem. Jeżeli on tylko swoją terapię zakończy na takim ośrodku i nie będzie później tego kontynuował, to wszystko pójdzie na marne. Lekomania się pojawiła w momencie, kiedy minimalna ilość alkoholu powodowała napady białej gorączki. Rzucałem się na ludzi, chodziłem tunelem średnicowym na przykład. To mi dodawało takiego poczucia splendoru i bohaterstwa, jak szedłem naprzeciwko jadącej lokomotywy. Albo wspinałem się po piorunochronach, albo latałem po dachach pociągu. W tym momencie przerażona rodzina wezwała psychiatrę, który zapisał mi na te dolegliwości, na tę utratę zmysłów, chemineurinę przepisał. No i to było dobre, tylko że to jestem alkoholik i to nie jest stan, który ja lubiłem. Ja lubiłem ten power, jaki dawała woda. Właśnie, to poczucie mocy. Jak po wodzie, jak leżałem w rynsztoku zażygany i zasikany, to patrzyłem się na ludzi z góry. I tego mi ta chemineurina nie dawała. Przepisali mi tą chemineurinę, a na bezsenność Ryladorm. Po połówce Ryladormu cierpiałem wtedy na chroniczną bezsenność. W pewnym momencie złapałem tolerancję na ten... Znaczy błyskawicznie. Tak, dosyć szybko złapałem tolerancję. No, wyknąłem połówkę,
nie zasypiał. Łknął cały, jeden, dwa, trzy. I taka fajna euforyjka taka. I takie podniecenie właśnie, które zawsze lubiłem. I poczucie takie, że jestem zdrowy. Że jestem normalny człowiek. No jak normalny człowiek, no to dwa piwka nie zaszkodzą przecież. I w tym momencie zacząłem zapijać ten Relanol i no to była od razu się zaczął jakiś halucynac. Zapadała nagle noc. Się wspinałem pod jakąś górę, która się zaczęła obracać na mnie. Zaczęli mi świecić reflektorem wojskowym w oczy. Budziłem się rano prawie bez paznokci. Koledzy mi mówili, że w tym próbowałem się zagrzebać w trotuar. I to była końcówka. To był taki trzyletni ciąg, gdzie piłem dzień i noc. Dzień i noc. I w pewnym momencie właśnie pojawił się ten Reladron, hemineurina, zapijanie tych prochów i stan agonalny w roku 80, który był takim bardzo istotnym elementem i doświadczeniem uderzenia o dno, o którym się mówi w naszym życiu. Dzisiaj jestem od paru lat trzeźwa i jestem szczęśliwa. Mam mnóstwo kłopotów, bardzo trudne życie, ale bardzo to moje życie lubię. Mam mojego ukochanego psa Lulka. Mam prawie równie kochanego kota Jamesa Browna. Mam bardzo miłych ludzi wokół siebie. Mam pracę, którą lubię. No mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem, ale być może, często sobie zadaję to pytanie, że być może nie byłabym dzisiaj na tyle fajnie pogodzona ze sobą i właśnie z moim życiem, które bywa trudne, nie potrafiłabym z niego wyciągnąć tyle radości i szczęścia dla siebie, gdyby właśnie nie to, że przeszłam, że wyszłam z piekła. Oddziałów, które by leczyły wyłącznie osoby uzależnione od leków, nie ma. Najczęściej jest tak, że te osoby są leczone w ośrodkach terapii uzależnień razem na przykład z osobami uzależnionymi od alkoholu. Ponieważ jest to wszystko bardzo, bardzo podobne w sytuacji, kiedy człowiek jest uzależniony od leków uspokajających, nasennych czy też przeciwbólowych. W każdym większym mieście, a czasami w mniejszych miastach też, są poradnie terapii uzależnień. W takim leczeniu nie obowiązuje rejonizacja. Są osoby, które się wstydzą na przykład blisko domu leczyć. One mogą pójść do każdej innej poradni. Mogą też pójść do ośrodka, który jest położony gdzieś dalej.